A więc jednak przepowiednia, którą przedstawiałem parę dni temu, realizuje się. Co się dzieje ze stanem zdrowia prezydenta USA Joe Bidena, który dwukrotnie pośliznął się? No właśnie, czy rzeczywiście pośliznął się? Bo niektórzy mówią, że traci równowagę, że ma problemy neurologiczne. No właśnie, nawet tej kwestii wypowiedział się Donald Trump na swoim Twitterze. Co się dzieje z prezydentem USA Joe Bidenem świeżo wybranym? Czy to jest kwestia tylko pośliznięcia, tylko po prostu kwestia przypadkowa, czy to są jakieś inne poważniejsze problemy zdrowotne o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik wejdźcie też na mojego fanpage'a na facebooku zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu no właśnie, jeszcze niedawno temu e, przedstawiałem e, przepowiednię dotyczącą Joe Bidena, przepowiednia, która mówi o tym, że nie dotrwa on do końca kadencji. Oczywiście nikt nikomu nie życzy śmierci, tak? Ja przedstawiam przepowiednie z punktu widzenia dziennikarskiego. Czasami te przepowiednie się nie realizują. Natomiast e, tutaj właśnie ma zostać prezydentem kobieta. Prawdopodobnie zostanie wiceprezydent Tamala Harris. E, Harris, tak? Kamala Harris, jeśli to się nie mylę, zawsze mylę po prostu imię, nazwisko. W każdym razie, e, Ostatnio obiegły media bardzo niepokojące nagrania, na których praktycznie Biden dwukrotnie przewrócił się czy też pośliznął, wchodząc po schodach do samolotu, tak do swojego praktycznie samolotu rządowego. No i to jest ciekawa sytuacja, bo jeszcze niedawno przedstawia informację dotyczącą właśnie tego, że Trump mocno atakował Bidena, że ma problemy z demencją, z pamięcią. Jak nie mógł sobie przypomnieć właśnie imienia, nazwiska Trumpa w tamtym roku, jeszcze jak trwa praktycznie kampania prezydencka. No oczywiście Trump był wyśmiewany, że każdemu się zdarza, że po prostu Joe Biden też ma swój wiek, ma prawo zapomnieć. No okej, okay, to była jakby jedna po prostu sprawa. Natomiast teraz jest niepokojąca sprawa, ponieważ. Joe Biden, jak wsiadał do samolotu, dwukrotnie się pośliznął na schodach. Na tych schodach była wyłożona wykładzina, może nie dywan, ale wykładzina. Nie padał deszcz, nie było prawa, żeby praktycznie miał się pośliznąć. Zresztą na pewno ta wykładzina jest jakaś antypoślizgowa, tak na prezydenta Stanów Zjednoczonych na pewno to jest przygotowane wszystko Tip Top. Natomiast y, część fachowców, naukowców czy lekarzy zwraca uwagę, że to nie było poślizgnięcie. Tylko to byłaby kwestia neurologiczna, że ma problemy z błędnikiem, z zachowaniem równowagi. Że to są jakieś po prostu problemy neurologiczne, które są po stronie prezydenta Stanów Zjednoczonych. No bo tak, jedna sprawa to może się faktycznie poślizgnąć. To każdy z nas, tak? No nie ma z tego co się śmiać. No przecież nie ma człowieka, który by się nie pośliznął. Natomiast on się pośliznął, wszedł dwa, sto, dwa schodki i znowu się pośliznął. Czyli jakby rzeczywiście miał problemy z błędnikiem, z równowagą. Coś jest nie tak. Oczywiście potem podbieg resztę schodków, tak, pokazał, że herz, super, ekstra, nic się nie dzieje, że to kwestia przypadku, no bo co innego jakby się raz po, pośliznął. No i teraz hmm, wyobraźcie sobie, że w całej tej sprawie zareagował też Trump, który wypowiedział się na swoich mediach społecznościowych, tak, który właśnie napisał, syn Donalda Trumpa napisał w ten sposób. Naprawdę nie mogę się doczekać, aż wszyscy telelekarze, którzy zaatakowali Trumpa, pojawią się w telewizji i będą dyskutować o tym, że utrata równowagi przez Bidena i ciągła utrata toku myślenia jest poważnym objawem niedoboru neurologicznego i demencji, ponieważ tak jest. Tak napisał Donald, syn Donalda Trumpa, tak? Donald Trump Junior, on też tak się nazywa, tak? Jak, jak ojciec, tylko że Junior. No właśnie, i teraz wielu Amerykanów pyta się, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o stan, do, stan praktycznie tutaj prezydenta USA, Joe Bidena. Ja mówiłem w ten sposób, że Biden jest wiekowym człowiekiem, nie ma co się oszukiwać. Ja mówię, że w, jakby w kontekście prezydenta USA to jest pewne niebezpieczeństwo, bo okej okay, może być szupły, chudy, wysportowany, ale musi mieć jednak po prostu umysł na, w pełnej gotowości, tak, ten umysł rzeczywiście musi po prostu funkcjonować. No nie oszuka się praktycznie tutaj tak, dowodu osobistego PESEL-u to też po prostu wiek podeszły powoduje, że pewne komórki obumierają. Jest to swego rodzaju niebezpieczeństwo w, kontek w kontekście tego, że właśnie ktoś jest prezydentem i to jeszcze tak dużego mocarstwa. To jest bardzo niebezpieczna sprawa. Oczywiście to nie oznacza, że on po prostu jest kompletnie niesprawny, tak że nie może funkcjonować, ale no, może to w jakiś sposób wpływać. Poza tym ostatnimi czasy pojawiły się bardzo no, szokujące tutaj nagrania, publiczne, to nawet nie ukryte, z ukrytej kamery, gdzie jeden z dziennikarzy zapytał się Joe Bidena, co sądzi na temat Putina. Powiedział, że to jest morderca, tak, jeśli się nie mylę dokładnie, po prostu w ten sposób powiedział tutaj Biden. No więc, no, szokujące słowa, a z kolei Putin powiedział mu, że życzy mu po prostu zdrowia, tak, że życzy po prostu Put życzy Bidenowi zdrowia. Tak, Putin powiedział się właśnie tutaj, właśnie o Putin powiedział o Bidenie. Także tutaj muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o sytuację dotyczącą Bidena, no jest ona dosyć kontrowersyjna, tak, jest ona dosyć kontrowersyjna, jeśli chodzi o, jeśli chodzi po prostu o to, żeby pełnił urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza, że on dopiero co został wybrany prezydentem, tak, więc pytanie jest też takie, jak jego stan zdrowia będzie wyglądał w kolejnych latach. No to jest niepokojąca praktycznie sytuacja. Jest na praktycznie niepokojąca sytuacja. Tak nazwał go zabójcą, dokładnie tutaj Biden. No także, żeby przywódca, tak dużego państwa, mocarstwa, jak Stany Zjednoczone mówił na temat drugiego, że jest zabójcą, no wiecie, no to, 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 to gdzie jest świat dyplomacji, gdzie są te stosunki dyplomatyczne, które są, stara się zachować cały czas dobre, to może doprowadzić, że znowu po prostu nastąpi powrót do zimnej wojny pomiędzy tymi dwoma mocarstwami. No ja bym powiedział w ten sposób, no żaden prezydent Stanów Zjednoczonych nie może się w ten sposób powiedzieć, może myśleć, może takie rzeczy powiedzieć zakulisowo. Jeszcze bym był w stanie po prostu to wybaczyć, gdyby na przykład Biden to powiedział w prywatnej rozmowie, zostałoby to dziś nagrane, jakąś prywatną rozmowę, Ok. Natomiast on to mówi publicznie w wywiadzie telewizyjnym, tak? No więc to nie polepszy relacji między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Zwłaszcza, że dzisiaj tak naprawdę dla Stanów Zjednoczonych Rosja nie jest przeciwnikiem w sensie po prostu walki, bo zaraz może mieć miejsce wojna na Bliskim Wschodzie, a więc tutaj Iran. Izrael i tutaj będzie, będą musiały po prostu być zaangażowane siły amerykańskie, więc to byłoby niepotrzebne, gdyby na przykład tutaj, no nie mówię, że wojnę z Rosją, ale Stany Zjednoczone wikłały się w jakieś po prostu tutaj tak słowne utarczki. Zaraz się może okazać, że będzie po prostu, zacznie się wyrzucanie dyplomatów, że strona amerykańska zacznie wyrzucać tutaj dyplomatów rosyjskich, strona rosyjska zacznie wyrzucać dyplomatów amerykańskich. No na pewno to nie, nie, wpływi, nie, nie wpłynie na polepszenie tutaj tych relacji. Także rzeczywiście chodzi o Bidena. Coś jest niedobrego, jeśli chodzi o jego stan zdrowia. Ja powiem w ten sposób: no, gdyby się raz pośliznął, to ok, tak? Każdemu może się zdarzyć. Natomiast problem jest taki, że się raz poślizną i potem drugi raz się pośliznął. Mogą to być kwestie właśnie neurologiczne. Może mogą to być po prostu pewne problemy, które dają e, takie objawy, tak? Dają po prostu one t, takie objawy, no bo y, coś tutaj jest nie tak, tak, ja nie jestem lekarzem. Wiadomo, że y, tutaj są lekarze, którzy badają Bidena i takie informacje pewnie dopiero pojawią się po jego śmierci, co mu dolega i tak dalej. Przecież takich informacji nie przedstawią, na co dolega, jakie ma problemy, żeby inne państwa wiedziały, tak, mocarstwa. Więc t, t, tego nie dowiemy się, to, to, to nie zostanie upublicznione, dopiero pewnie po śmierci. Natomiast no, tutaj są pewne niepokojące rzeczy, które się właśnie dzieją. E, także można powiedzieć, że część już tej przepowiedni realizuje się, te właśnie domysły na temat stanu zdrowia, rzeczywiście one e, realizują się na naszych oczach. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki Jasłanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat myślicie, co, co na ten temat myślicie, trzymać. się.